Taki zaszczyt miałam spotkać tylu ludzi, których między nami nie ma, tuzów polskiego ekranu, filmu i teatru. Jest to coś, co po prostu mówi o naszych czasach, o naszej kondycji, o naszej rzeczywistości w sposób, który można określić, że to tak jak w Kiepskich. Tu już grały żaby, żółwie, żywy bocian, psy. Są takie absurdy przerysowane grubą krechą, że właściwie ten, kto ma się obrazić, to się obrazi, głupi nie zrozumie, ale się pośmieje właśnie, że to jest trochę oderwane od rzeczywistości, ale można się pośmiać z tego. Utożsamiają mnie z Paździochem. W pociągu mówił, proszę pana, tacy są ludzie, przecież wszyscy my jesteśmy tacy. Kłamiemy, zmyślamy, także ludzie się do tego przyznają. Mówią, takie jest życie. Zaczyna się od trzęsienia ziemi, a potem stopniowo napięcie musi rosnąć. No i zabawa jest oczywiście przednia.